cieszę, że dzisiaj jesteśmy na Kasprowym, że jest wydarzenie zorganizowane tutaj na górze, ale też cieszę się, że przybyło tyle osób, że spotkaliśmy się z zawodnikami, że wszyscy chcą sobie zrobić zdjęcia, że jest tak duże zainteresowanie nie tylko narciarstwem, bo też snowboardem. Jesteśmy, całe dwie kadry są tutaj, więc tak naprawdę można się spotkać i z narciarzami, i ze snowboardzistami. Świetne wydarzenie na to, żeby porozmawiać, spotkać się, zrobić sobie zdjęcie. Highlightem tego sezonu uważam, że był dzień na Mistrzostwach Świata, w którym wystartowaliśmy w tym evencie. Był to dosyć trudny dzień dla naszego teamu. Mieliśmy małe problemy zdrowotne u dwóch zawodniczek. Mimo tego stanęliśmy na starcie i pokazaliśmy się z naprawdę dobrej strony. A koniec końców przegraliśmy 200 z Mistrzami Świata, z drużyną, która została Mistrzami Świata. Więc wydaje mi się, że naprawdę zaprezentowaliśmy się dobrze i myślę, że jest to fajny prognostyk na kolejne zawody drużynowe i na to, że mamy mocny team i ambitnych zawodników. Jeśli chodzi o sezon, no to jestem bardzo zadowolony. Wiadomo, wyniki naprawdę obiecujące. Praktycznie każdy w ekipie zrobił wynik życiowy, także myślę, że jest to już duży sukces. Nie mówiąc o medalach Mistrzostw Świata, no i podjach Pucharu Świata. Też było sporo takich wzruszających chwil, bo to historyczne medale. Ja się przyznaję, że ja też się wzruszyłem przy tym wszystkim. Przełomowe zwycięstwo Oscara w Pucharze Świata. Też taka fajna chwila, która będzie fajnym wspomnieniem. Nasz przegrany zakład i golenie głów z trenerami na parkingu. Na pewno dobrze zapamiętam ten sezon. Sezon to był mój najlepszy w karierze. Zwyciężyłem swój pierwszy Puchar Świata w Squall. Pierwszy dzień startu w Kanadzie w Pucharze Świata w Gigancie zająłem trzecie miejsce. No a w drugi dzień w Kanadzie właśnie zwyciężyłem po raz drugi w swojej karierze. Wiedziałem już, że jestem gotowy na te Mistrzostwa Świata i mogę się strzelić tam z formą, więc pojechałem do Bakurian z taką myślą. No a tam już po prostu udowodniłem tą swoją wysoką formę i wygrałem to Mistrzostwo Świata. To jest największy wynik w mojej karierze. Jakby dało mi to mega kopa do pracy, do tego, żeby właśnie dalej robić to, co robię. I mam z tego masę motywacji, chcę dalej wygrywać i do igrzysk jeszcze są 3 lata, także zdążymy się jeszcze przygotować należycie do tego. No ja myślę, że na pewno progres duży zrobiliśmy, bo w kadrze mamy fajny sztab. Super głównego trenera Oscara, bo ma fajnego asystenta ze Słowenii, który wytrenował niejednego mistrza olimpijskiego i medalistę. Dziękuję programowi Polski Mistrz, szczególnie wszystkim partnerom oraz sponsorom tego programu. Jest to nasz 4. wspólny sezon. Dzięki ośrodkom PKL, Polskich Kolei Linowych, młodzi zawodnicy zyskali dostęp do treningu. Jakość tego treningu z roku na rok jest coraz lepsza. Zawodnicy zyskali nie tylko możliwości treningowe, ale również zabezpieczenie finansowe, które bezpośrednio wpływa na coraz lepszy stan polskiego narciarstwa. Miejmy nadzieję, że to nie są nasze tylko 4 lata. Ja mam nadzieję, że ten program będzie trwał, a będziemy mogli wspólnie rozwijać ja ze strony sportowej, a Polski Mistrz ze strony organizacyjnej i finansowej, wspierać polskie narciarstwo oraz przyłożyć się do tego, aby nasze wyniki były coraz lepsze.